Siemanko, wczoraj wrzuciłem materiał z zaginionym sektorem, w którym powiedziałem, że ten element gry ulegnie zmianom. Dzisiaj mam dla Was kolejne informacje, które dopełnią ten temat, ale głównym wątkiem tego materiału będą zadania, które będziemy dostawać od nowego NPC w grze o nazwie Pająk i powiem również, w jaki sposób zmieni się kamień milowy o nazwie punkt zapalny. Także zapraszam serdecznie do oglądania. W innym materiale mówiłem o tym, że kamienie milowe związane z PvP, strajkami, trybem Gambit, czy też ten o nazwie punkt zapalny będzie resetował się co 4 dni. Zmieni się natomiast sposób działania lub też aktywności, które będziemy musieli wykonywać, aby zapełnić pasek postępu w kamieniu punkt zapalny. Nie wiem jak Wy, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli ten kamień milowy związany jest z Merkurym lub Marsem, to większość z graczy, w tym na pewno ja, nie robi go, bo czekanie na pojawienie się kolejnego wydarzenia publicznego lub też ważnego celu na mapie jest na tyle irytujące, że po prostu odpuszczamy. Razem z pojawieniem się dodatku Porzuceni, ten kamień milowy, tak jak do tej pory, będzie wymagał od nas ukończenia wydarzeń publicznych na konkretnej planecie, ale dodatkowo postęp zapewni nam czyszczenie zaginionych sektorów, kończenie patroli, czy też zabijanie ważnych celów na mapie. Co prawda zwiększy się ogólna ilość wymaganych aktywności, jakie musimy ukończyć, aby zrobić ten kamień milowy, ale z racji tego, że będzie ich znacznie więcej, to na pewno tego nie odczujemy. Jak dobrze wiemy, wątek fabularny tego dodatku będzie obracał się wokół buntu w więzieniu, z którego uciekli m.in. przeciwnicy, którzy zabili Kejda 6, a oprócz baronów, których będziemy ścigać podczas fabuły, uciekło też kilka innych ważnych celów, które będą się pojawiać całkiem przypadkowo podczas robienia niemalże wszystkich aktywności PvE. Ci mini bossowie będą mogli pojawić się podczas grania wydarzeń publicznych, w trakcie grania strajków, podczas meczy trybu Gambit lub też na końcu zaginionego sektora w zastępstwie bossa, który zazwyczaj tam się znajduje. Każdy z tych bossów będzie posiadał inną mechanikę, którą będziemy musieli poznać sami, aby go zabić. Na start dostaniemy 6 różnych mini bossów do zwalczania, ich liczba może się zwiększyć w przyszłości. Warto też dodać, że będą oni pojawiać się dopiero po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Żeby zachęcić nas do eliminowania tych właśnie wrogów, zamiast przebiegać obok nich, aby ukończyć aktywność, którą właśnie gramy, Bungie postanowiło dodać nowego NPC o nazwie Pająk, który będzie dawał nam tzw. Bantisy podzielone ze względu na poziom przeciwnika i nagrody, jakie będziemy dostawać za ich wykonanie. I o ile pierwsze 3 poziomy będą w miarę łatwe, to 4. najwyższy poziom wyśle nas na swego rodzaju prestiżową wersję zaginionego sektora. Sam zaginiony sektor wizualnie się niekoniecznie zmieni, natomiast pojawią się w nim bariery, które będziemy mogli otwierać, zabijając kolejne fale wrogów, bądź też wykonując proste zadania poboczne. Będzie to przypominało strukturę strajku heroicznego, a poziom trudności będzie do niego bardzo zbliżony. Jeżeli chodzi o walkę z bossem, to ma być ona bardzo wymagająca. Na przykładzie, który widzicie teraz na ekranie, polega ona na tym, że zabijając szanki będą wypadać z nich bomby, które będziemy musieli podnieść i rzucić nimi w bossa, aby zdjąć mu tarczę, co pozwoli na zadawanie obrażeń przez krótki moment. Dajcie proszę znać w komentarzach pod filmem, co myślicie o takim rozwiązaniu, jakie nagrody powinien Waszym zdaniem oferować nam Pająk za wykonywanie tych zadań i oczywiście, jak zawsze, na koniec zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, a jak informacje zawarte w tym materiale są Wam w jakikolwiek sposób przydatne, to zostawcie łapkę w górę. W tym tygodniu pojawi się jeszcze kilka materiałów związanych z dodatkiem Porzuceni. Będzie m.in. dokładny opis wszystkich nowych drzewek umiejętności razem z pokazaną rozgrywką z każdego z nich. Pojawi się też dokładny opis nowej aktywności PvE, którą dostaniemy w dodatku, a o której mało kto mówi. I mam nadzieję, że widzimy się niebawem.
income.